To jest ojciec, zobaczcie jaki gruby, jaki gruby syn i z tego jeszcze wnuki będą grube, tak? Błędem, jaki najczęściej jest popełniany, to jest zrobienie coś takiego. Pyk, 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 pyk. Szkółka róż, róże ogrodowe, witajcie. Mamy dalszy ciąg cięcia róż. Dzisiaj będzie o różach wielkokwiatowych. Pokażę Wam, jakie są różne sposoby przycinania róż wielkokwiatowych. I pokażę Wam jeszcze ciekawą rzecz, mianowicie efekty nadmarznięcia, przemarznięcia pędów, bo widzę, że przysyłacie zdjęcia, pytacie się, co to są za objawy. I ja Wam pokażę, jak wyglądają takie objawy pędów, które albo całkowicie przemarzły, albo nadmarzły. Ale zanim zaczniemy cięcie, to chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. Pamiętajcie, to, co ja dzisiaj będę pokazywał, to są tylko przykłady, jak można ciąć, a Wy możecie ciąć tak, jak chcecie i na pewno nie zrobicie krzywdy swoim roślinom, więc nie bójcie się cięcia. Zatem zaczynamy. Na początek pokażę Wam, jak mogą wyglądać pędy róż wielkokwiatowych. Wszystkie są róże wielkokwiatowe, a zobaczycie, jak różnie one wyglądają w zależności od odmiany. Tutaj macie, widzicie, dużo drobnych pędów, ale zielonych, tak? Ładnie już tutaj nabrzmiewają pąki, zaczynają rosnąć pędy, tak? Potem mamy odmianę, która wygląda bardzo, bardzo źle i na tej odmianie pokażę Wam te właśnie nadmarznięcia, przemarznięcia i co z takim czymś zrobić, jak macie takie odmiany. Widzicie, dużo pędów jest brązowych, taki dziwny kolor, część jest suchych, tak? Później mamy znowu pędy zielone, tak? Ale zobaczcie, już zupełnie inny charakter wzrostu. Pędy rosną pionowo do góry, jest dużo mniej rozgałęzień, ładnie przezimowały, ale inny charakter wzrostu. Tak właśnie wyglądają typowo wielkokwiatowe róże, czyli pędy raczej grube, prosto rosnące, niezbyt wiele rozgałęzień. I to odróżnia róże wielkokwiatowe od róż rabatowych, ta ilość tych rozgałęzień i grubość pędów, tak? No potem tu mamy jeszcze grubsze pędy, zobaczcie. Też nie ma zbyt wielu rozgałęzień. Pędy jeszcze grubsze. O, zobaczcie, jaki tu jest wielki krzak. Jeden krzak. I też chciałem Wam powiedzieć, że zobaczcie, niektóre teorie o cięciu róż wielkokwiatowych mówią, że powinno się zostawić tylko 3 do 5 najmocniejszych pędów, resztę wyciąć. Nie słuchajcie tego, to są bzdury. Po prostu zostawiajcie pędy mocniejsze, grubsze, przynajmniej żeby były wielkości ołówka. W przypadku róż wielkokwiatowych odmian takich mocno rosnących, one z reguły będą grubsze, ale jeżeli tych pędów jest więcej, to nie przejmujcie się tym, nie wycinajcie ich po to, żeby zostawić tylko 5, może zostać 10, może nawet zostać 15 pędów. To niczemu nie przeszkadza. Tutaj znowu mamy, widzicie, roślinę, która nadmarzła. I z nią trzeba będzie zrobić porządek, ale mamy tutaj trochę zielonego pędu, i to nam uratowało roślinkę. I tutaj mamy znowu róże wyglądające bardzo dziwnie, ponieważ one nie są do końca zielone. Może się wydawać, że roślina przemarzła, ale zobaczcie, tutaj nam już ładnie z tego wszystkiego wyrastają nowe pędy. I dlatego mówiłem, że warto zaczekać z cięciem róż do tego okresu, kiedy kwitnie forsycja, jeśli mamy sytuację niezbyt jasną. Tak jak w tym przypadku, jeszcze 2 tygodnie temu nie wiedzieliśmy, czy to przemarzło, czy to z tego coś będzie rosło, bo ten kolor pędów był dziwny, tak? I szczególnie na przykład na różach pnących to będzie częste zjawisko, że nie wiadomo, czy ten pęd przeżył, czy nie przeżył. I teraz właśnie mamy okres, kiedy kwitnie forsycja i pięknie właśnie widać, co nam przeżyło, a jednocześnie te młode przyrosty nie są już za duże, więc to jest optymalny termin na dokonanie prawidłowego cięcia, bo widzimy, co się dzieje, a nie spóźniliśmy się z cięciem. No i tutaj mamy jeszcze też tak bardzo klasycznie wyglądające zielone pędy, proste, niewiele rozgałęzień, ale tutaj już widzicie, że są też pędy cienkie, tak? Zatem zacznijmy sobie od tych roślin, które wyglądają najgorzej.
Więc zaczynamy od tej rośliny, która wygląda najgorzej i w wielu ogrodach możecie mieć właśnie taki obrazek, że dużo pędów jest czarnych, mało co zielonego. Jak z tym postępować? Moim zdaniem, tak jak w tym przypadku, to co musicie zrobić bezwzględnie, czy chcecie, czy nie chcecie, to musicie wyciąć to, co jest całkowicie suche. Tak jak tutaj w tym przypadku, o, ten pęd jest całkowicie suchy, tak? I tak jak mówiłem, jeżeli coś wycinacie całkowicie pęd, to pamiętajcie o tym, żeby wyciąć to dobrze, a nie tak jak tutaj było wycięte, że zostały takie o, takie coś. To jest błąd. Trzeba to wyciąć do zera. Trzeba to wyciąć w ten sposób, tak, żeby tego sęka nie zostawiać. I tak samo, jeśli będziecie wycinać ten pęd, to też należy go wyciąć tak, żeby nie zostawały sęki, czyli w ten sposób, tak. I zwróćcie uwagę na to, że to przeciwostrze jest właśnie skierowane do góry, bo gdybym tak ciął, to bym zawsze jakiś sęk zostawił. Teraz, co nam tu jeszcze wygląda najgorzej? Zobaczcie, tutaj mamy taki zbrązowiałą część pędu. To może być wynikiem nadmarznięcia, może być wynikiem też uszkodzenia tego pędu i te problemy z martwicą tego pędu mogły się zacząć już jesienią ubiegłego roku. Tego to trudno szacować, ale bez względu na to, jaka jest przyczyna, zobaczcie, ten pęd jest całkowicie martwy, ten pęd tutaj coś delikatnie zaczyna żyć, więc jakieś tu przewodzenie jest, ale to jest bardzo marne. Na pewno nic ciekawego z tego nie wyrośnie, więc pozbyłbym się całości. Widzicie, o, tu jest martwica. I zobaczcie, przyciąłem ten pęd i na przekroju pęd jest ładny, kremowy, czyli tutaj nam nic nie przemarzło, tak? Ale teraz wyrastający pęd ten też nie wygląda ciekawie, tak? Co prawda tutaj nam coś rośnie, ale na tym odcinku, gdzie on jest taki zbrązowiały, to wygląda marnie. Tutaj delikatnie coś tak jakby, a nie, to nie. Ogólnie tutaj się nic nie dzieje. Tutaj gdzieś jeszcze nabrzmiewa pąk, więc albo można go przyciąć w ten sposób, licząc na to, że tutaj gdzieś jeszcze w tej nasadzie coś nam się obudzi. Ja bym to tak zostawił, że może tutaj nam się coś obudzi, tak? Teraz tak, zobaczcie, tutaj mamy gruby pęd przycięty krótko z rozgałęzieniem. Tutaj mamy pęd żyjący, ale też ma jakieś tutaj uszkodzenia delikatne mrozowe na tej wysokości. Poza tym jest on dość cienki, co prawda ma tą grubość ołówka, ale w stosunku do innych pędów, które tutaj rosły, jest on najcieńszy. Więc teraz, ale przez to, że tutaj jest zielony, tutaj może coś jeszcze na tym pędzie się obudzić wiosną, więc ja bym go przyciął po prostu tak. Nawet bym go przyciął jeszcze mocniej, dlatego że o, tutaj po drugiej stronie się okazało, że też widzicie, tkanka zbrązowiała, popękana. Nawet jeszcze, o. Więc widzicie, zobacz, zostało 4 cm pędu, nie przejmuję się tym, tak? No i teraz mamy tutaj najgrubszy pęd, który jest moim zdaniem marny, dlatego że zobaczcie, od samego dołu jest brzydki, zmieniony kolor. Ale liczę na to, że być może tutaj się coś obudzi, jak przytnę, więc ja bym go przyciął w ten sposób. Widzicie, przyciąłem nad oczkiem, skierowanym na zewnątrz, na przekroju te pędy są ok, tak? Ale tutaj te nadmarznięcia, nie przemarznięcia, ale nadmarznięcia tej skórki mogłyby powodować jakieś tam późniejsze problemy. Chociaż gdybyśmy go zostawili, to te pąki jest szansa, żeby się tutaj obudziły z czasem. Ale przez to, żeśmy zrobili takie ostre cięcie, to mamy od razu cięcie też odmładzające, jak gdyby zrobione. I jeszcze nie jest na to za późno. Można to robić o tej porze, tak? Więc tak tniemy krzewy dość mocno, że tak powiem, które dość mocno ucierpiały w zimie. Tutaj mamy przykład róży, która dość dobrze rosła ubiegłego sezonu, ale pędy wyglądają też tak jakoś nienaturalnie, dlatego że są kremowe, takie brązowawe, oliwkowe i też mogą być podejrzenia, że to co nadmarzło. Ale zobaczcie, wszystko nam tu ładnie
rośnie, tak? Więc jak potraktować taki krzew? Pierwsze to sprawdzam, czy mam tu coś naprawdę suchego. No i mam. Jeden pęd jest całkowicie suchy, ten. Muszę go wyciąć. Wyciąłem go całkowicie, tak? Co tu jeszcze? Zobaczcie, tutaj są jeszcze takie sytuacje, że mamy rozgałęzienie i tutaj mamy martwą część pędu. Tak? Możemy to wyciąć w ten sposób, żeby się tego pozbyć. Tutaj dalej jest martwe, ale najprawdopodobniej to już się tutaj zatrzyma i nie będzie postępować dalej. Więc można by to tak zostawić, ale ja wam mówiłem, że pokażę wam metodę. Mówiłem, że pokażę to na różach parkowych, metodę cięcia ojciec, syn, wnuk, prawnuk. I tutaj możemy to na tym przykładzie dobrze pokazać. Ja sobie tak określam, że są pędy, które wyrastają prosto z nasady. To są te pędy tu, prosto z nasady, ten prosto z nasady, ten prosto z nasady, tak, ten prosto z nasady. One są przeważnie najgrubsze. Ja określam takie pędy nasadowe, ale ja na swój własny użytek określam się, że to jest ojciec, tak? To jest ojciec, czyli ten pierwszy pęd, który rośnie prosto z nasady. Wszystkie od niego rozgałęzienia to są synowie. To jest syn i to jest syn, tak? I tutaj na tym się kończy. Ale zobaczcie, tutaj mamy ojciec. To już jest syn, tak? To już jest syn. Tutaj już jest wnuk, wnuk i wnuk, to już jest wnuk, a to, co teraz wyrasta, to już są prawnuki, tak? Im dalej będziemy odchodzić od tego nasadowego pędu, tym, zobaczcie, pędy będą coraz słabsze. Więc ja uważam, że w przypadku na przykład róż wielkokwiatowych najlepiej, żeby był ojciec, syn i ewentualnie wnuk tego do trzeciego pokolenia. Dlaczego? Dlatego, że to daje gwarancję, że te pędy, które będą wyrastać, będą grube. I jeżeli mamy taką sytuację jak tutaj, że mamy ojca plus dwóch synów, ale ten syn, ogólnie powinniśmy do tego dążyć, żeby te rozgałęzienia, które są synami, żeby zostawiać, dlatego że one są dosyć cenne. Z nich przeważnie potem wyrastają dosyć jeszcze ładne tutaj, ładne pędy z kwiatami. Ale tak jak ten, przez to, że on jest tutaj lekko uszkodzony i nie jest zbyt gruby, to ja go po prostu wytnę, tak? Zobaczcie, mało tego, wyciąłem go i mam tutaj taką tkankę lekko zbrązowiałą. Teoretycznie według starej szkoły cięcia róż wielkokwiatowych powinienem to przyciąć jeszcze niżej, tak żeby tego nie widzieć, ale z mojego doświadczenia wynika, że czasem jest tak, że moglibyście ciąć ten pęd bardzo, bardzo nisko i dalej byście tutaj widzieli coś w tym stylu, więc ja uważam, że warto to zostawić. To nie jest tak, że to spowoduje, że cały krzew wam zmarnieje. Owszem, z czasem ten pęd on nie będzie rodził ładnych, nowych pędów, ale na ten sezon bym go jeszcze zostawił. Jeżeli tego ojca zostawiam tak jak tutaj, to syn, moim zdaniem, w przypadku takiego pędu, który nie raz, że jest tutaj lekko uszkodzony, dwa, nie jest jakiś super mocny, też nie powinien być zostać długi. 4 cm wystarczy, tak? Następny pęd, zobaczcie. Przede wszystkim wycinam to, co jest suche. Tak? Czyli przyciąłem ojca, zostali synowie i wnuczęta. Wnuk, 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 wnuk. I teraz tak. Jeżeli syn jest grubości ołówka, to go zostawiam, ale tutaj wnuk już jest moim zdaniem za cienki, więc zostawię w ten sposób. Syn grubości ołówka. Tutaj syn jest grubszy. Teoretycznie mógłbym zrobić w ten sposób, że go lekko tutaj skracam tego, co to było. I zostawiam jeszcze wnuka, ale bardzo krótkiego. Takie krótkopędy. Tutaj syn jest jeszcze w miarę ok, ale te wnuczęta są już cienkie. W takim razie przytnę je w ten sposób. Więc syn jest przycięty na te 5 cm. Tutaj to jest już syn. To jest już syn, to są wnuki. Zobaczcie, wnuki są jeszcze grubości w miarę ołówka. Można je zostawić, ale też bym je przyciął krótko. Tak,
Tak, nawet czasem warto przycinać w ten sposób, zobaczcie. Także zostaje nam tego wnuka dosłownie 2 cm. Tutaj, zobaczcie, znowu sobie odgrzebuję nasadę i znowu widzę, że ktoś to ciął poprzednio niestarannie, bo pozostawiał takie sęki, tak? Ja się teraz muszę dostać do tego, żeby te wszystkie kikuty powycinać. O. Być może on był jeszcze zielony, jak ktoś go zostawiał. Trudno mi powiedzieć, może specjalnie tak zrobił. A może dlatego, że mu się nie chciał odgrzebywać. Więc ja to muszę wszystko wyciąć, o, w ten sposób. Tak, teraz to jest w miarę na zero wycięte. Pamiętajcie, że czyszczenie tej nasady, doprowadzanie nasady do właśnie takiej jak najlepiej wyczyszczonej jest jedną z ważniejszych funkcji cięcia wiosennego. Tutaj dalej mam taką sytuację, ale to dobra, później zrobię, jak tam będę miał lepsze dojście. I zobaczcie, tutaj mam ojciec i dwóch mocnych synów, tak? Trzech, bo ten jest słabszy, a dwóch mocnych. To są bardzo cenne pędy, jeżeli macie taką sytuację jak tu, że tu jest wszystko zdrowe, tu jest wszystko zdrowe, tu jest wszystko zdrowe, nawet jak te pędy są, mają lekko zmieniony kolor, ale zobaczcie, one żyją, to ja bym je, że tak powiem, szanował bardzo, bym tylko skrócił, mimo tego, że tutaj coś tam się dzieje na tym pędzie, nie przejmujcie się tym specjalnie. Możecie jeszcze niżej to przyciąć, jeszcze niżej. Ale takie widełki właśnie stworzone z synów bardzo dobre są. Tu jest cieńszy pęd, więc go przytnę troszkę mocniej, tak? Tutaj mamy taką sytuację, że mi się krzyżują pędy. Aha, jeszcze jest czasem taka sytuacja, że literatura podaje, że wycina się pędy krzyżujące się. Według tego powinienem się tego pędu pozbyć, bo on się krzyżuje z tym grubym pędem, tak? I owszem, być może ja się go pozbędę, ale nie dlatego, że on się krzyżuje, tylko dlatego, że te pędy tutaj już są cienkie. Mogę najpierw zrobić w ten sposób, że ci synowie, mimo, dlatego, że są bardzo cięcy, zostaną przycięci bardzo krótko, na 2 cm. O, i tak je zostawię. I mogę tak zostawić. Mogę wyciąć całego tego pęda, ale nie ma takiej potrzeby. Tu mamy ojciec i zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć pędów, które są synami i są dosyć ładne, mocne. Przytnę je wszystkie mniej więcej na 4-5 cm. Możecie zwracać na to, gdzie tniecie, czy nad oczkiem, ale nie musicie. Pamiętajcie, to nie jest tak, że to jest sprawa życia i śmierci. I zobaczcie, został mi najcieńszy pęd. Te zostawiłem takie 4-centymetrowe, ten najcieńszy. Albo go usunę całkiem, albo zostawię go po prostu tak centymetr. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz mam już tutaj troszkę lepsze dojście do tych pędów, które są już całkowicie martwe. Całkowicie suche i muszę je wyciąć co do nasady. O, widzicie, ten pęd tak samo jest całkiem suchy. Chodzi o to, żebym go wyciął w ten sposób, tak? Tutaj mam ten środek też suchy, też sobie go wytnę. I mam tak, ojciec, syn, 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 wnuk, 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 tak? Jeżeli tak jak tu wnuk jest dosyć gruby, zostawiam go. Zostawiam go, ale go przytnę, o. Ale tutaj ten wnuk już jest cienki. Syn jest średniej grubości, ok, zostawię go, tak? Tutaj ten wnuk jest cienki, przytnę go albo tak, na 2 cm, tego wnuka tak samo na 2 cm. Tu mam suchy pęd, mogę go wyciąć, tu mam suchy pęd, mogę go wyciąć. I tutaj mam syn, bo to już jest syn i wnuk, tak? Jeszcze jest, powiedzmy, grubości ołówka, zostawię go w ten sposób, tak? Mogę go nawet jeszcze krócej przyciąć w ten sposób, o. Więc pamiętajcie, ojciec jest najważniejszy, syn, jeżeli jest gruby, zostawiamy go dłuższe, takie nawet 4-5 cm, a wnuczęta tniemy jeszcze krócej, pod warunkiem, że mają grubość ołówka, bo jeżeli są cieńsze, to lepiej je w ogóle wyciąć. I zobaczcie, ta zasada daje nam to, że zostaje nam bardzo dużo takich widełek. Takich widełek, które są bardzo cenne, dlatego że ilość pędów, która tutaj wyrośnie na wiosnę i pierwsze czerwcowe kwitnienie, będzie bardzo obfite. Tak? Natomiast takie cięcie powoduje, że krzew ma mniejszą tendencję do wypuszczania pędów mocnych tu z dołu, dlatego że tutaj się urodzi dużo
średniej grubości pędów, bardzo dużo, i ta cała energia pójdzie tutaj na te pędy wyrastające z tych widełek, natomiast tendencja do wyrastania tutaj w nasadzie czegoś będzie mniejsza. Więc jeżeli chcecie krzew odmłodzić mocno, to lepiej jest ciąć niżej, wycinać całość, ale jeżeli tak jak jest sytuacja jak tutaj, że to wszystko wygląda w miarę ok, to lepiej to zostawić, dlatego że kwitnienie będzie dobrze, a raz na jakiś czas, raz na kilka lat możecie uciąć niżej, wtedy odmłodzicie krzew. Ale jeżeli nie musicie odmładzać, krzew jest w miarę, zobaczcie, najcenniejsze są pędy, mówiłem, roczne, dwuletnie, trzyletnie. I te wszystkie pędy, one nie są starsze niż 2 lata. Te pędy mają 2 lata. Więc nie ma tutaj jakiejś specjalnie potrzeby odmładzać. Chyba, żeby to było przemarznięte, tak jak na tym poprzednim krzewie, to tak, ale 2-letnie pędy jak najbardziej, nie trzeba ich wycinać, żeby odmładzać, więc można tak zostawić. A teraz chyba taki najbardziej beznadziejny przypadek. Zobaczcie, to jest odmiana Memoir. Przepięknie kwitnąca biała róża. Super odmiana, ale ona po zimie wygląda przeważnie zawsze najgorzej. I jeżeli się przyjrzycie, to te pędy są żywe, mimo tego, że wyglądają na brązowe. Widzicie, żywe. Tutaj wszystko. I są grube. Zobaczcie. Tak? I To jest ojciec, zobaczcie jaki gruby syn, i z tego jeszcze wnuki będą grube, tak? Więc okej, można to zostawić. Można przyciąć w ten sposób, żeby ci synowie byli troszeczkę krótsi zostawieni. Zobaczcie, na przekroju pędy są całkiem okej. Nawet tutaj ta skórka zaraz między drewnem, a tutaj o, ta skóreczka też jest zielona. Wszystko okej. Sam tylko ten naskórek zmienił kolor. Więc tu jest ok, ale jak się przyglądniecie dokładniej w głąb krzewu, to cały ten środek jest suchy. Całe to, o, tu wszystko, tu jest kilka całkowicie suchych pędów. I te pędy trzeba wyciąć do zielonego. O, zobaczcie, to jest suche, o. Po czym poznać, że jest suche? Jeżeli to mi się łamie w rękach, o, to znaczy, że to jest całkowicie suche, przemarznięte. O. I teraz tak. Błędem, tu sobie, żebym mógł lepiej ciąć, to sobie to wstępnie tutaj zrobię takie dojście. Błędem, jaki najczęściej jest popełniany, to jest zrobienie coś takiego. Pyk, 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 pyk i tyle. I tak najczęściej wygląda cięcie. Zobacz, i zostaje nam taki jeż suchych pędów. Jeż takich suchych pędów, przez co ta nasada tutaj się nam nie będzie odmładzała w taki sposób, jak trzeba. To jest błąd. To wszystko trzeba po prostu wyciąć, odgrzebać i powycinać tak jak trzeba. Zobaczcie, tutaj mamy taki pęd, który tu na dole jest jeszcze zielony i można go zostawić w ten sposób. O! I z niego coś wyrośnie. Ale może się zdarzyć równie dobrze, że on nam zacznie zamierać. Tym też bym się nie przejmował. To się okaże za 2 miesiące, za 3 miesiące będzie wszystko wiadome. Natomiast, o, tu mamy coś, co musimy całkowicie wyciąć. Zobaczcie to. Suche. Tutaj też sobie wytniemy, ale zrobię sobie to na raty, żeby sobie... To jest jeszcze żywe. To jest jeszcze żywe. Tutaj, na tym, z tej strony mogą się pojawić pąki śpiące i może coś nam wyrosnąć. Ale widzicie, z tej strony ten pęd jest całkowicie suchy. Całkowicie suchy. To też jest całkowicie suche. O, więc ja nie zostawiałbym tego sęka, mimo tego, że tutaj część tej tkanki jest jeszcze zielona, tylko po prostu go przytnę. W ten sposób. I tutaj troszkę takiego sęka zostawiłem, jeszcze go z drugiego razu zrobię tak, o. I zobaczcie, jak się tu przejaśniła ta nasada krzewu. Zrobiłem miejsce na nowe pędy. Mamy mocnego ojca tutaj. Tu już mamy syna takiego, no, średniej. Średnio to wygląda. Zostawię go w ten sposób. Tu
tu mamy syna, tu mamy wnuki. Tu i prawnuki. Te prawnuki odcinam, bo to już jest wszystko za cienkie. Ale te wnuki zostawię takie, o. Tu mamy, widzicie, nadłamany lekko pęd był, o, on był kiedyś nadłamany. I tutaj się zaczęło umieranie tego pędu. Na razie go mogę zostawić w ten sposób, ale najprawdopodobniej ta martwica się tu zacznie posuwać, chyba że zacznie stąd wyrastać jakiś mocny pęd, który, o, na przykład z tego oczka, które tutaj nabrzmiewa, który zatrzyma to posuwanie się tego obumierania. Tutaj coś zaczyna rosnąć. Więc tutaj teoretycznie, mimo że to wygląda nieciekawie, mogę to zostawić. Mogę to zostawić. Mogę też przyciąć w tym miejscu, tak? Mogę zrobić jeszcze coś takiego. To i tak z czasem się będzie nadawało do wycięcia. Zobaczymy jak w tym sezonie, bo tutaj już to wszystko zaczyna delikatnie, pomalutku zamierać, ale tym się w ogóle nie przejmujcie. On sobie w tym sezonie może poradzić, a w międzyczasie tutaj urosną nowe pędy, tak? To też nie są stare pędy. To też nie są stare pędy. To jest 2-3-letni pęd maksymalnie. Więc tak to można zrobić. To jest jedna z metod, tak? Ale można potraktować to dużo prościej, dużo brutalniej. Jeżeli tak macie. Podobnie do tej zasady, którą wam pokazywałem w przypadku róż okrywowych, że żeby się tak specjalnie nad tym nie zastanawiać, możecie sobie wciąć wszystko na wysokości, powiedzmy, tych 15 cm, jak leci, i nie patrzeć na te ojciec, syn, wnuk, tylko po prostu leci, tniecie jak leci w pierwszej kolejności. Pierwszy etap mamy zrobiony, drugi etap czyszczenie krzewu z tego wszystkiego, co jest martwe i suche, tak? Trochę tutaj takich pędów jest. Mimo tego, że przekrój pędu był ok, ale tutaj nic się nie dzieje. Już o tej porze tutaj powinno coś zacząć nabrzmiewać, widzicie? A tu się nic nie dzieje, więc najprawdopodobniej ta tkanka zewnętrzna, która odpowiada za nabrzmiewanie tych pąków, ona nadmarzła, więc i tak to jest do wycięcia. Tutaj podobnie suchy pęd. Zobaczcie, odgrzebuję sobie za każdym razem nasadę, żeby wyciąć ten pęd. To jest suche, to jest jeszcze żywe, ale to już jest suche, to jest jeszcze żywe, ale zrobię miejsce po prostu na, zrobię ostrzejsze po prostu cięcie na wyrastanie nowych pędów. Mogę to tak zostawić, mogę to ciąć jeszcze mocniej, o, w ten sposób, tak? Pamiętajcie, nie zrobicie błędu, jeżeli będziecie różnie cieli. Zobaczcie, tutaj przyciąłem pęd, który jest ojcem, tak? I nie ma żadnych rozgałęzień. On jest tak cięty. Ja nie lubię takiego cięcia, dlatego że zawsze lubię pozostawić takie rozgałęzienia. Lubię, bo wiem, że z tego wyrasta mnóstwo nowych pędów. Taki pęd pozostawiony w ten sposób, raz, że jest bardziej narażony na tutaj obumieranie tego wszystkiego, a dwa, będzie tutaj zdecydowanie mniej, bo tutaj z tego wyrosną maksymalnie 2 pędy boczne. Mimo tego, że tutaj, o, widzicie, to jest nie za ciekawe, ten pęd też ucierpiał od mrozu, lekko nadmarzł. Mogę go uciąć jeszcze niżej. Jeżeli tniecie, właśnie zobaczcie, jeżeli tniecie pęd, który jest ojcem i tniecie go, nie zostawiacie rozgałęzień, tniecie go dość nisko, to wtedy uważam, że warto zwracać uwagę na to, żeby ciąć nad pąkiem. O, tak jak tu, nad pąkiem. Dlatego, że ten pąk, rozwijając się, powstrzyma ewentualne zamieranie tej rany, które by się przesuwało dalej. Więc tutaj warto ciąć te 0,5 cm nad pąkiem. A teraz pokażę wam taką odmianę, taki krzew, który wygląda dosyć dobrze i bardzo często będziecie też mieć taki obrazek w ogrodzie, że macie różę wielkokwiatową, która bardzo ładnie przeżyła. Zobaczcie, one były wstępnie przycięte na te 40-50 cm nad ziemią jesienią, żeby tutaj łatwiej było to okopczykować i wszystko wygląda tak. I pytanie, czy to ciąć, czy to tak zostawić. Tak jak ja uważam, że w przypadku róż rabatowych i w przypadku róż okrywowych czasem warto zostawić, nie ma potrzeby cięcia, tak w przypadku róż wielkokwiatowych uważam, że lepiej jest to jednak przyciąć. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku róż wielkokwiatowych bardziej
powinno nam zależeć na tym, żeby pędy były odpowiednio mocne. Jeżeli my pozostawimy to bez ruszania, to co się stanie? Po pierwsze, tutaj nam nic nie wyrośnie, czyli te 30 cm od ziemi będzie łyse. To jest pierwszy minus. A drugi minus jest taki, że te pędy, które tu wyrosną na samej górze, one będą słabsze niż pędy, które by wyrosły tutaj. Te pędy wyrastające na wierzchołkach takich długich, pozostawionych pędów róż wielkokwiatowych, one będą słabsze. I w przypadku róży wielkokwiatowej to moim zdaniem jest sytuacja niepożądana, więc dlatego warto to przyciąć, tak? I jak zawsze zaczynamy od wycinania tych pędów, które wyglądają najgorzej, czyli jakieś takie o. Zobaczcie, tutaj mamy suche, tak? Tutaj mamy też zasychający taki pęd w środku. Cały, najgorzej wyglądający. Tu mamy też pęd całkiem suchy, tak? I teraz tak, zbliżam się do nasady i widzę, że mam pędy grube i mam pędy cieńsze, tak? Tutaj tych pędów jest sporo. I zaraz wam pokażę dwa sposoby, jak to potraktować. Pierwszy sposób, taki oszczędny, to jest tak. Przycinam wszystkie pędy cieńsze. Najczęściej są to synowie. Przycinam je na 3, 4, 5 cm, tak? Tutaj już są, to jest ojciec, to jest syn, to są wnuki. Zobaczcie, te wnuki są już cienkie, bardzo cienkie. W ogóle bym się pozbył. Więc syna przycinam nawet na 2 cm, tak? Tu jest syn, bo to nie jest ojciec, dlatego że tu jest ojciec, widzicie? To jest ojciec, a to jest syn. Syn teoretycznie jest ładny, gruby, ale bardzo długi i moim zdaniem za długi. Też bym go przyciął w ten sposób, tak? Spowoduje powłudzanie tutaj pąków u nasady krzewu. Dzięki temu wyrosną mocne pędy, tak? No i tutaj w międzyczasie mi się zaczyna odkrywać i mam dojście do pędów całkowicie suchych. Widzicie, wycinam go. I tutaj już wycinam suchego pęda. Mamy znowu ojciec, bardzo cienki syn, którego całkowicie wytnę. Dosyć cienki syn, którego przytnę dosłownie na 2 cm i średniej grubości syn, którego przytnę tak na 4 cm. Tu mam ojca, to jest ojciec wyrastający z nasady, ale też jest dosyć długi, a nie jest specjalnie gruby. Nie ma sensu zostawiać takiego ojca o takiej grubości tak długiego. Też go przytnę mniej więcej na wysokości pozostałych pędów. Tu mam z kolei bardzo ładnego ojca, grubego i mógłbym go zostawić dłuższego, nawet tak mógłbym go zostawić, ale tam ten kształt całości krzewu byłby zaburzony, dlatego że tutaj by mi zaczęło rosnąć taka wiocha u góry, wiecha taka u góry, a tutaj po prostu wystrzelałby ta wiecha wyrastająca z tego pędu, byłaby śmieszna w stosunku do reszty, więc też skrócę go trochę. Zobaczcie, jeszcze widać, że on też lekko ucierpiał, lekko nadmarsł. Też jakoś tak specjalnie tym nie przejmujcie. Dawniej się tak twierdził, że powinno się ciąć do zielonego. Może się okazać, że ten pęd jest taki sam do końca, ale on i tak będzie dawał dobre pędy i to będzie wszystko rosło. Zobaczycie. To jest efekt też między innymi właśnie tej zimy. Ostrzejsze niż poprzednie. I znowu, tutaj mamy ojciec, syn ładny, gruby, którego przyciąłem na około 4 cm. Tu jest następny syn, którego też przyciąłem na około 4 cm. I zobaczcie, mam parę fajnych pędów, grubych, dobrze przyciętych i zostało mi coś takiego. Ja bym chętnie się tego całkowicie pozbył. Wiecie dlaczego? Dlatego, że o, ten pęd to jest syn, który raz, że zaczął tutaj zamierać i widać, że z niego wyrastały już słabe pędy, więc na pewno musiałbym go przyciąć w ten sposób, bo tego się należy pozbyć, tej cienizny, tak? I podobnie jest tutaj. To jest syn, to jest wnuk, to wszystko jest już za cienkie. Można by to w ten sposób zostawić. Jeżeli tak zrobicie, będzie ok, ale moim zdaniem
to, co z tego wyrośnie w tym roku, będzie bardzo słabe, dużo słabsze niż to, co wyrośnie z tych pędów, które pozostawiłem. Ponieważ tych pędów, które pozostawiłem, jest sporo. Raz, mówię o ojcach, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć takich ojcowskich pędów, dosyć ładnych, więc tego szóstego spokojnie mogę się pozbyć całkowicie, tak? O, widzicie, cała ta nasada, to wszystko trzeba powycinać do zdrowego. O. I teraz jest ok. Jeszcze nam tutaj został taki jeden malutki pęd, który się schował. Widzicie? To jest syn, ale bardzo słaby i nic z niego nie będzie rosło. Tu, widać, że on tu był pędem ślepym. Tak się kończą pędy ślepe, czy tak zwane płone. I on już wiecznie do końca swojego żywota będzie taki marny. Więc nie ma sensu go zostawać, lepiej go wyciąć w ten sposób, tak? I to tyle. Czyli tak wygląda przycięty krzew róży wielkokwiatowej. Zobaczcie, dosyć nisko. Pozostawione, gdzie się dało, pozostawieni są synowie. Długości około 3-4 cm, czasem nawet tylko 2. Wnuków raczej tutaj się nie zostawiałem. Zostawiłem najładniejsze pędy, dziadostwa się pozbyłem.